kochani, witam Was w Food Hallu. Niewielkim, ale jednak coś tam kupiłam, więc przyszłam Wam pokażę, bo ostatnio tych food hall jest u mnie bardzo, bardzo mało. Odgłosy, jakie słyszycie, to Ksawery coś ogląda na Netflixie u nas. Ksawery, możesz ściszyć troszkę? Ogólnie byłam w Lidlu, byłam w Netto i byłam w Biedronce. Nie kupiłam wszystkiego, co chciałam, bo wszystkiego po prostu nie było. Na przykład były ogórki, ale były nadal drogie, więc ich nie kupiłam. No i tak, zaleciałam do Biedronki, kupiłam pomidory. Były po 6,64 albo 6,46. Fajna cena, mam nadzieję, że są smaczne. Wzięłam kilka sztuk, bo w domu poza sałatą nie mam kompletnie żadnego warzywa, ani jednego, nic. No i już był problem, wczoraj robiłam sałatkę na kolację z jajkiem i z tuńczykiem. No i tam jest ogórek, którego nie miałam. Była papryka żółta, miałam czerwoną, dałam czerwoną, ale już miałam końcóweczkę. I coś tam jeszcze było. A, były pomidorki koktajlowe. Żadnych pomidorów nie miałam. No mówię, pustki po prostu w lodówce, jeżeli chodzi o warzywa. Więc kupiłam dzisiaj pomidory. Kupiłam 3 pomarańcze i zaraz je obiorę, bo mam dzisiaj straszną ochotę na pomarańcze. A pomarańcze też są w Biedronce w promocji, ale jak wy to oglądacie, oczywiście już jest po promocji. Chociaż nie, bo promocja jest do środy. Kupiłam też ręczniki, bo te z Biedronki są moim zdaniem najlepsze. Kupiłam również w Biedronce jedną paprykę. Wszędzie są po 15 zł, w Biedronce jest po 11 i wzięłam dlatego tylko jedną. Czekam na jakieś promocje, bo u mnie ostatnio papryka schodzi dość dobrze. Kolejną rzeczą z Biedronki to jest dżem truskawkowy, bo wykończyłam wszystkie zapasy. Nie mam kompletnie żadnych dżemów w zapasie. I w ogóle nie mam nawet napoczętego, więc jakby Ksawery nawet chciał kanapki z dżemem, to nie mam dżemu. I to, co kupiłam jako ostatnia rzecz w Biedronce, to byłam w szoku, bo kupiłam banany po 1,99 zł. A jeszcze w poniedziałek płaciłam po 6,49 zł w Lidlu i wszędzie tyle kosztowały. Także no skąd takie różnice w cenach? Nie mam bladego pojęcia, ale płakać z tego tytułu na pewno nie będę. No i zajechałam też do Lidla. W Lidlu kupiłam takie żelki, jakaś nowość, coś jak mleko duszki, tylko to są mleko smiki. Takie kosmiczne mleko duszki. Wziąłam 2 opakowania. Nie wiem, ile to kosztowało, nie mam pojęcia. Ale myślę, że będą dobre. Na pewno się nie zmarnuje, jak nie będą smakować dzieciom, to zjem ja. Ale już widzę, że dzieciom będą smakować. Kupiłam również z etykietką. Dzisiaj trafiłam trochę etykietek. Było bardzo dużo. Było dużo, wiecie co, maseczek. Ale maseczek nie brałam, bo maseczek dużo mam. Były kornfleksy? Nie. Co tam jeszcze było? Kurde, no widzicie, rozpędziłam się je. I nie potrafię Wam powiedzieć, co jeszcze było. Musztardy dużo było. I to były musztardy z Deluxe. Jakieś truflowe. No nie przypomnę sobie. Dobra, wzięłam prażone jabłka z cynamonem. I one również mi się trafiły z etykietką. Zapłaciłam za to 3,24 zł, więc mam już jabłka do owsianki. Tu gdzież do ryżu, który za chwilę ugotuję na mleku. Kupiłam również szłepsa, trafił mi się on również z etykietką. Za szłepsa zapłaciłam 2,24 zł i wzięłam 2 razy. I to jest szłeps o smaku lemonowym, cytrynowy. Więc u mnie taki i tak do ginu pójdzie, bo szłeps to jest tylko u nas do ginu. Nikt tego nie pije tak, wiecie, tak po prostu, bo się pić chce. Kupiłam też 2 razy soki Fortuna jabłkowa po 1,64 zł. No ale już jeden został wypity. Data ważności na sokach, grudzień 2022, bo niektórzy myślą, że te etykietki to jest, wiecie, data 2 dni. Data na szłepsie, grudzień 2022. Data na jabłkach, już Wam zaraz powiem. Tu mamy datę, listopad 2023, więc jest prawie 2 lata jeszcze daty ważności. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to musli z suszonymi owocami i uliną z cykorii i je również trafiłam z etykietką. Mamy tutaj liofilizowane wiśnie, suszone morele, nasiona chia, siemię lniane i suszoną śliwkę.
musli błonnikowe, więc u mnie musli praktycznie już się prawie wykończyło. Miałam naprawdę bardzo dużo tych musli z etykietką i bez etykietek, bo kupowałam z tych One Day More właśnie, ale już mi się powykańczały i bardzo mnie to cieszy, że się trafiły, bo mam chyba tylko jedną musli i jedną owsiankę tą z makiem waniliową. I kolejne musli to jest odpornościowe musli z liofilizowanymi truskawkami i czarnymi porzeczkami. Mamy tutaj prażone orzechy nerkowca również i suszone jabłka. I również trafiły mi się z etykietką po 6,99 za wielką paczkę. Więc to jest dzisiaj mój deal. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to dwa razy odżywka. Wiem, że ostatnio kupiłam maski, ale moja Nicola ma jakąś inną technikę mycia włosów i ona potrzebuje odżywek do włosów, a nie maski. Maskę nakłada później, odżywki wcześniej. Nie zrozumiecie tego, bo ja też za tym nie nadążam. W każdym bądź razie ja odżywki w domu nie miałam ani jednej, bo używam wyłącznie masek. Więc zakupiłam dwie Amate odżywki, teraz jest jakaś promka, przy dwóch sztukach jest 40% taniej i one wychodzą po 8,49. Wzięłam oczywiście gazetkę, bo u mnie papier to papier. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam, to wzięłam jajka, bo już mi zostało chyba tylko, nie wiem, 5-6 jajek w domu mam. Jutro na obiad wzięłam schab wieprzowy w kawałkach, ale nie na kotlety, bo dla mnie ten schab z Lidla na kotlety się nie nadaje. Wzięłam go do podduszenia i zrobienia sosu. Zrobię go na jutro i na poniedziałek. Będę miała zgowy, bo w poniedziałek co? Chyba za płytkami pojadę z powrotem. Mam ogólnie zajętych kilka następnych dni. U mnie w ogóle ostatnio, a nie, mam w poniedziałek coś posprzątać lodziarnię, bo chciałabym otworzyć lodziarnię niedługo. Może w tym tygodniu, na pewno w tym tygodniu pojawi się towar, więc jak będzie ładna pogoda na weekend, to może na weekend już otworzę lodziarnię, chociażby same gofry i lody gałkowe, ale zobaczymy jeszcze. Także wzięłam na razie, wracając do zakupów, wzięłam schab. Ta paczka rodzinna jest po 14 coś tam za kilogram, ale one już są pokrojone, więc ja je tylko obsmażam i wrzucam, gotuję i później podprawiam sos i mamy sosik czy do ziemniaków, czy do makaronu, czy do ryżu i mój mąż sobie będzie mógł zabrać do pracy, jak będzie jechał, więc robię specjalnie z podwójnej porcji. Tu mamy prawie 2 kilo, bo tu jest ile? 680 i 680, no. 1,5 kilograma mamy prawie. Jedną moją ulubioną sałatę. Po prostu ubóstwiamy z mężem ten miks sałat. Genialny. Idealny na kanapki, na sałatki, do wszystkiego. Są fajne, chrupkie. Nie są takie twarde, nie mają tych końcówek, korzonków od cykorii i tak dalej, więc rewelacja. Jeden chleb tym razem pełnoziarnisty, bo już dawno chleba tostowego pełnoziarnistego u mnie w domu nie było. I zajechałam jeszcze do Lewiatana. Jeździłam ogólnie za truskawkami, nigdzie dzisiaj nie kupiłam truskawek. Wczoraj w ogóle jeździłam po wieczorem u nas po sklepie, po sklepach przed godziną 19 w poszukiwaniu znicza, bo już Wam mówiłam, że mieliśmy pogrzeb w rodzinie. No i zajechałam wieczorem do jednego sklepu, nie ma zniczy. Pojechałam do Pepco, nie ma zniczy. Pojechałam do Teddy'ego, godzina 19, więc wszystkie kwiaciarnie i sklepy takie, wiecie, przy cmentarzach już były pozamykane stoiska, więc zajechałam, a my wyjeżdżaliśmy dosyć wcześnie rano, jeszcze kwiaciarnie są pozamykane. Zajechałam później do Teddy'ego, w Teddy'm były, ale takie małe, plastikowe, czerwone, mówię, no nie, 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 to się nie nadaje. Zaleciałam do Biedronki, w Biedronce tylko wkłady, nie ma żadnych zniczy. No i u nas w takim gutku, w takim sklepie z kosmetykami, z chemią, taki, no z chemią ogólnie sklep. I tam właśnie dorwałam dopiero znicze, kupiłam znicze, byłam w 5 sklepach zanim kupiłam gdziekolwiek znicze, po prostu masakra o tej godzinie. I wiecie, jak nie ma święta zmarłych, po prostu nigdzie zniczy nie idzie kupić. Także taką gonitwę też wczoraj miałam. Kupiłam jeszcze do tego sosu właśnie młodą marchewkę i to już kupiłam w Netto. I w Netto dzisiaj byłam po 3 rzeczy, a spędziłam tam ponad pół godziny, bo na kasie się zacięło, znaczy zacięło się, nie zacięło się. W Netto pojawiły się również etykietki. I u nas ich było naprawdę bardzo dużo dzisiaj.
Ja kupiłam jedną strudla owocowa. Była ona 2,75, przeceniona. Datę ważności ma do 21, a dzisiaj mamy 18, więc jeszcze 3 dni, a my to jutro z mężem rano do śniadanka sobie zjemy, do kawusi. W każdym razie chodzi o to, że pani mi nabiła normalną cenę. No i mówię, że mogliby po prostu te etykietki... Co tam się stało? Jest. To nie baw się z nią koło stołu, proszę. A ty bądź uważna, ty gapo. Pies walnął głową w stół. Mówię do pani, że pasowałoby po prostu te etykietki naklejać na ten. Pani mówi, że no to by dobrze było, ale mówi, niestety mają zakaz. Musi być cena obok naklejona. No i okazało się, że na paragonie pani mi nabiła to, nie zauważyła tej ceny. No i poprosiłam o zwrot. Zanim przyszła kierowniczka, wiecie, to trochę potrwało, zanim to tamto, zanim sobie przypomniały, jak to robić, bo pewnie to pierwszy raz im się trafiło. No i po prostu chwilę postałam. Nie mówię, żebym była zła czy coś, bo wiadomo, no nie myli się ten, kto nic nie robi. Wiem, że ta pani, która mnie obsługiwała, już wcześniej pracowała też tam w Tesco i nie jest to osoba, która, wiecie, jakoś, nie wiem, to chyba jedna z najbardziej miłych pań, jakie pracowały w Tesco. Jedna z najmilszych, a nie najmilsza, od razu uprzedzam, bo było tam kilka fajnych takich pań, które były zawsze bardzo pomocne, zawsze uśmiechnięte. No i tak jak mówiłam, od razu pani zawołała kierowniczkę, poprosiła, tak, i robiły ten zwrot. No ale chwilę to trwało, więc były jeszcze dzisiaj na przykład udka z kurczaka, był kebab już zrobiony, mięso da kebab z sosem, było kilka sztuk tego, było mnóstwo wędliny, piersi z kurczaka było dużo, było mięso mielone z szynki, good value, były paróweczki, good value. Co tam jeszcze było? Dużo było tych, naprawdę, i takiej spożywki, i bułki jakieś na hot dogi, tylko że to takie przekrojone. I czekolada Ferrero, nie, Lindt Lindor, te czerwone opakowanie. No mnóstwo rzeczy było i to jest połowa faktycznie ceny. A kiedyś któraś z was mi właśnie pisała, że są etykietki również w Netto i u nas się dopiero teraz pojawiły. Ja wcześniej tego nie widziałam. Gdzieś tam pojedyncze rzeczy widziałam, ale teraz to już taki fajny koszyk się zrobił, więc bardzo fajnie. Na pewno będę do tego sklepu zachodziła poszukiwaniu. No wiadomo, tutaj jednak jest 3 dni termin ważności, więc nie jest to tak jak w Lidlu, ale mimo wszystko i tak, no nie jest to tak jak w Stokrotkach, gdzie jest jeden dzień termin ważności, no i albo ten sam dzień termin ważności i 30% tylko rabatu. I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam, to jest Pepsi Max, wszystko mi leci, Pepsi Max, bo jest po 4,75. Także świetna cena jak za dwulitrową Pepsi i to są moje całe zakupy. Nie wiem, czy w najbliższym czasie na jakieś większe zakupy się wybiorę, dlatego że staram się wyzbywać zapasów, tak żeby, wiecie, jak najmniej dźwigać do przeprowadzki. Więc bardzo dużo rzeczy naprawdę w półkach już mi ubyło, w lodówce też się zaczynają robić czystki, w zamrażarce również się fajnie zaczyna wszystko czyścić. Staram się, wiecie, tak regularnie opróżniać, coś wyciągać, coś dokupić, żeby coś tam było, ale tak, żeby jednak schodziły te zapasy, bo i tak niedługo będę robiła pewnie jakieś zapasy, bo święta, coś będę przygotowywała, zobaczymy jak to będzie. Ale jak najmniej chciałabym, wiecie, przepakowywać tego, bo już jedną przeprowadzkę mieliśmy, gdzie tej spożywki szło dużo, a przecież ten sklep będę miała już koło domu praktycznie. Także tyle by było na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Dajcie znać, czy jeszcze w jakichś sklepach macie takie etykietki właśnie, czy często korzystacie, czy macie w ogóle Netto, bo wiem, że wiele z was miało Tesco, zlikwidowali i u niektórych pootwierali Aldi, a u niektórych pootwierali właśnie Netto. A niektórzy mają Carrefoura czy Kaufland. Nie wiem, który to sklep został też otwarty, bo to zależy, która firma wykupiła. Ale dajcie znać, czy u was się trafiają często etykietki z Netto, czy z jakiegoś innego sklepu. No u nas akurat nic bardzo nie ma. Mamy Lewiatana, mamy dwie Biedronki, mamy kilka Stokrotek, Lidla, no i Netto, dwa Netto mamy, większe i mniejsze.
Także, no, Dino, nie, Dino nie ma. A nie, mamy jedno Dino, ale ono jest, no, tak mi całkiem nie po drodze, całkiem. Lewiatany chyba są dwa. Także tyle by było na dzisiaj. No i co? Żegnam się z wami. Krótki film, ale no niestety większych zakupów nie robiłam. Ja zaraz się biorę jeszcze za przeglądanie gazetki, co będzie w Lidlu, bo nie przeglądałam. Także trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa!